Hej. Za ile przyjdą? Za chwilę. Poczekamy jeszcze. A, dzień dobry. Cześć. Cześć. Ja? Jak to jest mieszkać na wawelu? E, przyjemność, bezpieczeństwo i pewne trudności. To znaczy, no, zamykają człowieka na, z jednej i z drugiej strony trzeba przechodzić przez kontrolę. Jak nastawienie, jak humorki? i wszyscy uśmiechy na twarzy. Z takich największych przeżyć tego Wawelu to była wizyta Fidele Castro. Ja z okna widzę, jak jedzie, ten korowód yy, z Castro. Nie wiem, w którym samochodzie on jechał, ale miał ciężarowy samochód, taki duży samochód z karabinem maszynowym. I co gorsza, ja na ten dzień zamówiłem sobie dwóch kolegów, Jednego z, kartowy, z drugiego z Kielc na pizzę u mnie. Mhm. I ich nie Własnej roboty oczywiście. I nie wpuścili, tak, tak no własnej roboty. Poćwiczymy sobie trochę głos, trochę się pobawimy ciałem, tak, wymową. Zrobimy takie ćwiczenie. Mhm. Naciskamy na wargi. Sobie mielimy. Mhm. mhm. Ja się co zrobić, no, jak się skomunikować z nimi. Oni byli mądrzejsi. Podeszli pod okno tam na dole, tam na, na, pod zamczu. No i coś zaczęli krzyczeć. Ja to usłyszałem. Na migi porozumieliśmy się, wziąłem te pizze i poszliśmy w miasto i zjedliśmy to. Żadne wydarzenie, ale no. No ale Fidel Castro. Fidel Castro z karabinem maszynowym na Wawelu. księdza biskupa na przystanku Woodstock, od wszystkich łództokowiczów, jako pierwszy rozmawiający. No ja nie usłyszałem. Dziękuję za obecność. Pytań zapewne będzie kilka, ale pierwsze, które mi się ciśnie na usta, to jak mamy zaufać księżom, kiedy czytamy w różnych serwisach, na temat aktualności, że a to jeden ksiądz ma dziecko z jakąś kobietą i nie pozwala na jego urodzenie. Później nie chce go pochować. Myślę, że część ludzi o tym słyszała, jeśli śledzi te wiadomości. In, inna sprawa: y, chowając ojca. Y, y, jest problem na temat samego pochówku. Jedni księża chcą yy, no niby dobrowolnego datku, inni nie. Kwestia też y, nie jest uregulowana, I, i wydaje mi się, że instytucja kościoła zro, zrobiła się bardziej taka państwowa, tylko, taką firmą w cudzysłowie mówiąc. I jak teraz się do tego ustosunkować? Ja do księży, mimo że do księdza biskupa mam ogromny szacunek. Ale ogólnie o księżach nie mam zbyt dobrego zdania. I teraz jak do tego się odnieść? Dziękuję. Przy każdym naszym Woodstoku staramy się kogoś z hierarchów kościoła zaprosić. Jeszcze raz sobie pozwoliłem, jakby przyjrzeć się tej rozmowie. Biskup tak na trochę wędkarza ubrany, takie letnie, letnie, letnie ubranie. No, jest to ten typ człowieka, którego w tłumie człowiek by pomyślał, że to taki wakacyjny emeryt idzie sobie przed nami, ale bardzo spokojnie, bardzo grzeczowo i grzecznie odpo odpowiadając na wszystkie pytania. Są księża chciwi i są księża, którzy naprawdę są biedni i jeszcze z tej biedy dają. No, taki jest świat. I oczywiście można z czegoś robić wielki problem. A można przyjrzeć się i powiedzieć, no wszyscy są tacy sami. A oni powinni być lepsi. Powinni. I myślę, że to powinni należy odnieść także i tej drugiej strony. Jakby to było pięknie, gdyby małżeństwo i rodzina kochała się i była po prostu rajem dla wszystkich. No niestety, często nie jest. Może czasem nie jest. No. Święty Paweł mówi, kto może, niech to robi. Kto nie może, nie musi. Nie musi nikt iść do kapłaństwa. Jeżeli idzie do kapłaństwa, a warunkiem jest zachowanie celibatu, pozwólmy mu na to. Zgrzeszył. Pozwólmy mu się nawrócić. Bo my Patrzymy czasem na niektóre zjawiska tak jakbyśmy byli egzekutorami sprawiedliwości. Karabin maszynowy w ręku, ktoś z zastrzelić. No to niewiele by nas na świecie zostało. Biskup tłumaczy tym młodym ludziom i w ogóle wszystkim, że e, kościół nawet nie tworzy zasad. Kościół już jest stworzony. I teraz kościół nie powinien nikogo zmuszać do tego, aby e, brał udział w jego praktykach. Kościół, ten, który reprezentuje Biskup Pieronek, nie jest kościołem natarczywym, nie jest kościołem, który wchodzi z butami w czyjeś życie. Jest kościołem, który przedstawia e, siebie, a na końcu zadaje ci pytanie: chcesz być z nami? Jeżeli nie chcesz być z nami, dziękuję. Dyskusja, argumenty. Kościół nie ma prawa. Siłą wciągnąć do siebie, w ogóle tego nie powinien robić. Kościół powinien rozmawiać, ale szanować także e, inność. I o tym mówił. I to przez e, dwie godziny prawie e, ludzie tego wysłuchali. Ile z tego zostało nam w głowach? Patrząc po tylu latach na nasz kraj, wydaje się, że, e, no, że cały czas tacy przepowiadacze złej pogody królują. Ksiądz Biskup Pieronek to jedna z najbardziej fascynujących postaci kościoła w Polsce. Jedna z najbardziej intrygujących. Miarą wielkości biskupa Pieronka jest to, że chyba tylko na jego temat po 1989 roku obok Jana Pawła II w kościele w Polsce krążyły kawały. A na dodatek ksiądz Biskup te kawały sumiennie kolekcjonował. Ja nigdy nie zapomnę, jak ksiądz Biskup był kiedyś chory i poprosił, żebym przyniósł zakup. No, pobiegłem z tymi zakupami na wawel do mieszkania księdza Biskupa. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że drzwi otwiera biskup Tadeusz Pieronek, jest przeźroczysty, tak ciężko chory, ma tylko takie słabe, chorobliwe rumieńce na policzkach, ale z wielkim przejęciem mówi: o, dobrze, że pan już jest, Panie Marku, mam nowy kawał na swój temat. Prowadzi mnie do mieszkania i mówi: proszę sobie wyobrazić, że umarłem. No nieźle się zaczyna, zwłaszcza biorąc pod uwagę stan zdrowia biskupa. No, ale rzeczywiście kawał biegnie tak. Biskup pieronek umiera i idzie do nieba. Będę opowiadał to tak, jak opowiadał biskup. No więc stoję przed bramami nieba, pukam, pukam, nikt nie otwiera. Wreszcie drzwi się uchylają, głowę wystawia święty Piotr i pyta: A ty tu co? Ja jestem biskup Tadeusz Pieronek, i przyszedłem do nieba. Biskupów tu nie przyjmujemy. I zatrzaskuje drzwi. No to obracam się na pięcie, odchodzę, nie wiem, co ze sobą zrobić, ale drzwi znowu się uchylają. Święty Piotr wystawia głowę i mówi: "Zaraz, zaraz. Jak? Jaki biskup? Biskup Tadeusz Pieronek. A Pieronek właśnie. Jaki tam z ciebie biskup? Przez swoją taką klarowność, nie oglądanie się na poprawność polityczną, Pieronek jest jednocześnie człowiekiem znienawidzonym. Niektóre środowiska także katolickie i media katolickie. Po prostu nie znoszą go tak jak się nie znosi człowieka, który nam pokaże lustro, jak wyglądały. Biskup Tadeusz Pieronek, jako ważna postać Kościoła krakowskiego, jako człowiek związany z seminarium, ale też wykładowca prawa kanonicznego, jest człowiekiem, z pod którego ręki można powiedzieć wyszło wielu kapłanów i świeckich. Można mówić o pewnym duchu Tadeusza Pieronka w Kościele Krakowskim. To jest duch, który na wielu polach idealnie współgra czy współdziała z duchem Karola Wojtyły, ale ma też, powiedziałbym, taki własny posmak. To jest właśnie taki duch trochę pierąkowaty. Czyli taki duch, który nie boi się stanąć o koniem, który nie boi się postawić sprawy na ostrzu noża, a przede wszystkim mówi jak jest. Najpierw powoli rozgrzewają się konie. Tak. I coraz szybciej. Jest nietaktowny często, ale ja myślę, że to nie jest jego choleryczny temperament. Tylko on wie, że trzeba powiedzieć twarde słowo, że coś tego uprzejmego mizdżenia się, żeby tylko nikogo nie, 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 nie zasmucić czy nie zdenerwować. I to są czasami myśli, które podziela z nim mnóstwo ludzi, tylko nikt nie ma odwagi, tylko tak powiedzieć. Najważniejszym motorem działania jest jego wiara, oddanie Jezusowi. Ale bardzo dużo znaczy też, i zrozumiałem to pracując nad książką, jego dzieciństwo, jego wychowanie na południu Polski, jego góralski charakter, ale także potem. To, z kim miał do czynienia tu w Kościele Krakowskim, kiedy był kształtowany jako młody kleryk, a potem kapłan, biskup Pietraszko, Karol Wojtyła, studia w Rzymie, gdzie poznał Kościół Powszechny, gdzie spotkał się z kościołem bardzo otwartym. To nie znaczy zliberalizowanym, to nie znaczy kościołem, który właściwie zatracił już różnicę między dobrem a złem, to nie znaczy z kościołem, który. Próbuje się dopasować do tego świata. Ale biskup Tadeusz Pieronek, na przykład, podczas swoich rzymskich studiów, jako młody kapłan, zrozumiał, że Kościół jest bardzo zróżnicowany, że wiele dróg prowadzi do Jezusa Chrystusa i że tak naprawdę człowiek tylko w niewielkim stopniu może ocenić, czy droga, którą on podąża, jest lepsza niż droga, którą podążają jego bliźni. On potrafi przeprosić. Przepraszam, jeśli wtedy. Zapędziłem, za dużo powiedziałem. Gdzieś w mi wywiadzie coś powiedział o pani Izabeli Jarudze Nowackiej. strasznie brutalnie, powiedział to jakiś beton, którego kilofem się nie rozwali. Coś takiego, a taka była dość krytyczna w stosunku do kościoła. I jakiś, bardzo brutalnie to określił, to krążyło w mediach. I, i on sobie zdawał sprawę, że on przesadził, że, że pojechał za daleko. I pamiętam. Rozmawiałem z nim, mówię, idę gdzieś tam, jakieś przyjęcie czy coś nie wiem, spotkam panią Jorgę Nowacką, yy, muszę ją przeprosić jednak, no bliskup, który mówi, że się pomylił, że przesadził, że go poniosło, to był w Polsce właściwie pierwszy przypadek chyba od Chrztu Polski, żeby biskup mówił, że się pomylił, no to... No może były jakieś takie przypadki, ale mało znane. W mediach albo poprzez media koncentrujemy się na ogół na sprawach drugorzędnych, czyli na poczuciu humoru biskupa Pieronka, na jego ostrych często sformułowaniach, na tym, że ksiądz biskup wali prosto z mostu i zawsze mówi to, co myśli, nie owija w bawełnę, tylko mówi, jak jest albo jak on uważa. Natomiast umyka nam jedno. Biskup Tadeusz Pieronek jest człowiekiem głęboko wierzącym. Jest kapłanem który przez całe swoje życie był wierny powołaniu, był wierny Chrystusowi. Tak rozumiał to powołanie. Dobrze, to może Basia powie wiersz. Zawis Chrystus na rozstaju i ogarnął wzrokiem ziemię. Szeroko rozpostarł ręce, objąć pragnie ludzkie plemię. Wzrokiem boskich ucz otwartych błogosławi ziemię drogą. Dobrze. A um, co myślimy? Było wolno, dokładnie. Było wszystko dobrze słychać. Mm. Trochę melancholijnie. To dobrze czy źle? Um, no jeśli będzie za dużo tej melancholii, to słuchacz się trochę może znudzić, więc... Że coś więc trochę gdzieś... trzeba to mm. Otwiera usta, jest wolno, jest myśl. Dobrze. Gdybym miał zapytać o pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, to co by to było wtedy? No to są bardzo odległe czasy, ale jakieś tam wspomnienia mi się zachowały. Nie wiem, czy one są autentyczne, czy może zmyślone, czy takie jakieś dorobione do tej młodości. Ale y, pierwsze, pamiętam, że była jakaś wielka zima. I było tak dużo śniegu, że ja, no oczywiście byłem malutki, no to się nie ma co dziwić, Wchodziłem, chodziłem po tych drogach takimi. Y, Korytarzami, które mi sięgały po głowę. Z przedszkola grałem żabę. Do tego się tylko nadawałem, bo byłem najmłodszy i najmniejszy. Moment wojny to jest moment rozbicia rodziny. Wszyscy poszli w inne miejsca. Jak to wyglądało? Jako tako pamiętam, że, że mnie wiedziono do Kent pociągiem, chociaż ja byłem przekonany. Brat mi mówi: A co ty wiesz, zapomniałeś? Mama dwa razy przyjechała. Przeszła tę zieloną granicę koło Makowa Podhalańskiego, Widziała się z nami, no i musiała wrócić. Także to dopiero po wojnie myśmy przyszli do, do Radziechów na nogach przez. No były już, mosty były pozrywane, trzeba było uważać. Do, doszliśmy do Żywca, a potem, na, bo już tam, tam, najstarsza siostra była w Żywcu i tam nam dali taką, to się nazywa korka, wózek na, na dwóch kołach, prawda, taki, żebyśmy te... Nasze bagaże załadowali, do, dojechaliśmy do domu, gdzie była druga siostra już, zajmowała ten dom, który Niemcy opuścili. Oczywiście zrujnowany. No, a po pewnym czasie, może po jakimś tygodniu, wrócili. Wróciła reszta z, z Podlasia. No to te młodsze, nasze, młodsze, młodsze siostry mówiły do nas: Wujku. Jakie było to pierwsze spotkanie po tylu latach? No serdeczne, to ulega wątpliwości. Poczuliśmy się bezpieczni. Choć to było, to było przeczucie jakieś przesadne. Księże biskupie, a gdybym miał jeszcze przeskoczyć teraz do okresu okupacji i zapytać o mieszkanie w parafii, czy na plebanii, jak to wyglądało pod kątem Życia w czasie okupacji, w czasie tych czterech czy pięciu lat. No po pierwsze, jeżeli chodzi o mieszkanie, to nam e, wydzielił e, wuj taką salę, e, może to była jadalnia na pierwszym piętrze plebanii, no to tam w te piątkę się mieścili. Do nas należało pasienie krów, były trzy chyba, o, o ile pamiętam. Mhm. I to była no, dość poważna praca, a myśmy się oczywiście bawili w wojnę. No bo... To, to jest mhm. najlepsza zabawa dla, dla, dla chłopaków, nie? Myśmy sobie robi, robili jakieś tam z, 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 chaty z drzewa, z gałęzi. Yy, no i przygotowaliśmy broń. Także kawałek patyka takiej deski, podobnej do karabinu. Do tego się wkładało szprychę z roweru. I do tej szprychy dawało się siarkę. Blokowało się to ołowiem, zapalało się świece, celowało się i, i paliło. Nie żegnam was jak lotny ptak, co ciągle miejsca zmienia. Poprzechodzę dziś i spotkam znów. To mówię, do widzenia. Przechodzę jutro, w miesiąc, rok. Czy wielce sprawę zmienia? Jesteśmy wszyscy razem swoi. To mówię, do widzenia. Nie żegnam was jak żeglarz z brzegu, jak pędzi w pełne morze. Dobra, dzięki. E, co myślimy? Super. Mhm. Mi się podobało dykcyjnie, bardzo dobrze wyrośnie. Też z tym zgadzam. Też coś jeszcze? I ja bym tu jeszcze troszkę ciut wolniej mhm. powiedział to wszystko. Bo to fajny wiersz, a szkoda jakby uleciał do Auschwitz-Birkenau, do Oświęcimia, nie było daleko. Czy mieliście świadomość tego, co tam się dzieje? Oczywiście wtedy? mieliśmy świadomość. Ja raz byłem w Oświęcimiu. Pamiętam, że chodziło o kupno butów. W kętach widocznie nie było, baty, bo to była buty, bata, papier matano. Więc mhm. pojechaliśmy do Oświęcimia. Ja widziałem wtedy kolumnę więźniów prowadzoną pod karabinami i z psami do tam przez dzisiejszy rynek do IG Farben Industry to, to były ta, te tak zwane dwory gdzie były fabryki budowane fabryki chemiczne mam w oczach tę scenę e, no, tych żołnierzy i tych, tych, tych psów i, i tych pasiaków no. poza tym no cóż byliśmy ministrantami i chowaliśmy e, może nie za często, ale no było tego trochę, e, prochy tych, którzy zginęli w Oświęcimiu. Wierząc, że to są prawdziwe prochy. Mhm. Myślę, że żaden nie z były. tych nie, nie był autentycznymi e, prochami człowieka, który tam zginął, bo to się nikt się tym nie przejmował. Wzięli na łopatę i to była wielka, wielki przywilej, jeżeli dali komuś prochy. Nie wierzę, żeby to były prawdziwe prochy. I był ten taki dym, znaczy taki zapach, taki słodkawy zapach, jak przyszła jak wiatr do ust tamtej strony, że to szło w kierunku Kent. To było takie trochę niemiłe, słodkawe, słodkawy smród powiedzmy. Mhm. Jest rok 1945, wchodzą Rosjanie. A... Wy się spotykacie razem i no, cały kraj jest w rozsypce, wszystko jest zniszczone. Dom został zamieniony na wyszyng. Mhm. Było takie urządzenie w tam, gdzie była kuchnia, były takie blaty obite blachą, no bo sprzedawali piwo, no to było oczywiście dostępne dla, dla Niemców. No i właściwie wszystko było zniszczone. Przy tych warunkach, jakie były w czasie okupacji, nam nie potrzeba było wielkich, wielkich, spraw, wielkich rzeczy na te pierwsze dni. Ja pamiętam, że przyjechałem do. przyszliśmy do, tego, do tej wioski i poszedłem do szkoły. Pamiętam wtedy, że przeżyłem te chwilę zwycięstwa, bo Byłem na lekcji i słyszymy bębny. By pozwolono nam wyjść do okien, ogłoszono, że wojna się skończyła. No więc, oczywiście, jakieś tam, jakieś tam trąbki, jakieś, jakieś bębny, jakaś radość się pojawiła. Dobra, no to dziękuję Wam, kochani. Widzimy się po południu. tak? No i potem było gimnazjum. No, no, gimnazjum, no do gimnazjum, do gimnazjum. Y, 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 była taka sytuacja, że y, ja po piątej, brat mój po, po szóstej klasie poszedł do gimnazjum, a ja po, szóstej, kla, po piątej klasie musiałem iść do szóstej. Po szóstej już nie można było iść do gimnazjum, bo nastała reforma socjalistyczna. Jedno, jedna klasówka, czyli musiałem iść do. 7, 8, 9, 10, 11. Jeszcze 5 lat. Tak. I na, na tym wygrałem, bo dlatego że mój brat o 2 lata starszy, dogoniłem go w 10. klasie. Czy może nawet w 8? Nie, w 9 albo w 10. klasie. Do 5. klasy miałem parę kroków, powiedzmy 100 metrów, z domu, może, może i mniej. A do gimnazjum czy do tej 8. klasy. Musiałem jechać do Żywca. I to w ten sposób, że do pociągu było mniej więcej dwa kilometry. Potem pociągiem do no to szybko tam te cztery się przejechało. I potem ze stacji w Zabłociu przez całe miasto do, aż na koniec Żywca też mniej więcej dwa kilometry. I codziennie musieliśmy robić tę trasę. Tam i z powrotem. Jak z biskupowi powieszła nauka? W pewnych przedmiotach nie miałem żadnych trudności. Matematykiem nie byłem i nie będę. Język polski lubiłem bardzo historię. Chociaż mnie kiedyś historyk złapał, na... bo ja miałem zawsze bardzo dobrą notę z historii. I w pewnym momencie wywołał mnie i kazał mi pokazać granice zaborów, ale nie na mapie, na której były te zabory zaznaczone. I pomyliłem się. Idę za takiego profesora. Mieli? Bo no, no, dostatecz. Dostate. Dla mnie była straszna kara. Czemu szumisz, wędzisz w doły? Hej, strumyków dal i nie wracasz do macierzy, do przepięknych hal. Pędzisz, szumisz, błyszczysz w słońcu milionami gwiazd. Gdy przebywasz ostrej skały, sto metrowy zjazd. O strumyku, co z kolebki biegniesz pustą dal. Hej, strumyku mój radosny, żal mi ciebie, żal. Żal mi ciebie ukochany, co mile nucisz szumiąc z gajem. Tu w przelocie nigdy nie wrócisz. Dziękuję. Dziękujemy. To, co było najgroźniejsze, tu była nauka o w Polsce i świecie współczesnym. No to, to się lało e, propagandę. No i o dziwo, byliśmy, mieliśmy takiego profesora od e, sportu, który wzywał nas, było nas dwuna e, w klasie. Pieronek Sapeta, dlaczego nie wstąpiliście do ZMP? A myśmy mówili, panie profesorze, przepraszamy, ale my należymy do ZHP, i uważamy, że nie możemy w dwóch organizacjach równocześnie działać. Ciadaj, ośle. No, więc oczywiście to się skończyło tym, że już dyrektor, który przyszedł, już taki zupełnie czerwony, zobowiązał się do wpisania wszystkich klas do ZMP, no więc w ten sposób się. Został ksiądz zostałem, podobno, ZNP. zostałem zapisany do ZMP, nigdy żadnej legitymacji nie miałem, co zresztą się potem odbiło takim echem, jak w 1961 roku chciałem wyjechać do Stanów i pojechałem do, do konsulatu amerykańskiego w Warszawie. I oczywiście rozmowa tam spokojna i w pewnym momencie mi mówi konsul, no tak, ale ksiądz należał do ZMP, a Chcę jechać do Ameryki. A ja mówię, też spokojnie, bardzo mi to przyszło powiedzieć. Skoro pan konsul wie, że byłem w ZMP, to pewnie powinien wiedzieć, jak się to stało. I przeszło. No, pieczątka. Takie już tułacze życie, marsze nocą, marsz o świcie. Taki los wypadł nam, że my tu, a bomba tam. Taki los wypadł nam, dziś żebrak, a jutro pan. Ciągną długie karawany, robotnicy, chłopi, pany, taki los i tak dalej. Tuman kurzu sypie w oczy, po kolana piachem kroczy. Taki los i tak dalej. Nie ma chleba ani wody, w lesie noslek dla wygody. Taki los i tak dalej. Czy w szkole podstawowej w tej 11 klasówce albo potem się jakieś zdarzały sympatie? Sympatii takich prawdziwych nie było. Były dziewczyny, które no, było sporo, sporo dziewczyn, której, z którymi miałem kontakt taki koleżeński. Ja byłem już ustawiony w tej materii. Byłem przekonany, że nie nadaje na, 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 na męża. Co takiego pierwszak, to to weźmie. No. Dosłownie mniej więcej tak to odbierałem. Mały byłem, nie, nie garnąłem się do tych, tych różnych spraw, nie, nie interesowało mnie to. Kiedy się pojawiła pierwsza myśl? Albo kiedy ksiądz biskup już wiedział o tym, że, że seminarium duchowne to jest, to jest. Nie, to ja już wiedziałem dawno, to już powiedziałem. No, od samej, tak gdzieś, od, od dziecięcych lat mi to w głowie się kręciło. Ja potem byłem przez długie lata akcentem administrantem. Tak samo i w Radziechowach. To pielęgnowałem. No a pójście gdzieś do jakiegoś seminarium, no to przyszło dopiero w ostatnich latach przed maturą. Trzeba się było zdecydować. Szukałem. No, miałem takiego cystersa, który przyjeżdżał do Radziechów. Tak, pomagać dusz pasterską. No, i on się pewno dowiedział, że jakieś takie zamiary mam. Kiedyś mnie poprosił na rozmowę i zaczął mi opowiadać, jak to pięknie u cystersów, że no mają piękny klasztor w Mogile, takie krużganki. Do tych krużganków można chodzić. Tam czasem można mieć takie szczęście, nawet, że, że można zobaczyć opata i ucałować jego pierścień. To jest szczęście. No, i na tym się skończyło, na tym pierścień się skończyło, bo. Takich Poczułem się świątobiskup poczuł zachęcony. Zbuntowałem się na ten pierścień i nie szukałem już tych kontaktów z, z ten, Ja z nie szukałem ich w ogóle. Myślałem o jezuitach, ale byłem przekonany, że jestem za głupi, bo miałem takie przekonanie, że to jest zakon naukowców, wielkich ludzi. Może trochę przesadne pojęcie, ale no, no jednak myślałem o misjonarzach. No ale w końcu poszedłem do seminarium diecezjalnego. Trzeba było przed maturą podać kierunek studiów. No, no to i podałem... pisał ksiądz teologię. Nie, nie. nie podałem geografię i astronomię. Mhm. Taka ucieczka. No taka ucieczka. Dlatego no jak napisał teologię, to mnie może wykościli na maturze. No to takie czasy były. Niewyraźnie coś jest w świecie. Słabo szumią drzewa, ani strumyk mocno płynie, ni ptaszek nie śpiewa. Jest to dziwny okres czasu, coroczne przedwiośnie. Zima traci swą potęgę i trawka nie rośnie. Ale okres przedwiosenny, życie nie zagłuszy. <noise> Przepraszam. Mogę od tak, tego tak. momentu, na którym skończyłam? Czy tak, tak. się nie zbyt? Tak, dobrze, w porządku. Książę biskupie, wspomniał ksiądz kiedyś, że groziło księdzu wyrzucenie z seminarium. Co się działo? No to były takie wybryki, powiedzmy, chłopięce. Jeden był może na tyle poważny, że no mógł zaszkodzić koledze. Ponieważ klerycy w, w tamtym czasie nosili tą żurę. Ta, czy tak wycinało się tutaj takie kółko na, na głowie, żeby... na głowie tak, tak. tak. No i oczywiście przełożeni sprawdzali, czy ktoś tam wracając z wakacji, czy to nosi, bo taka, taka, taka bo jakaś taki zwyczaj uważano, że to jest coś ważnego. No i ja e, kiedyś na rekreacji, to znaczy na tym po obiedzie była rekreacja, czyli godzina spaceru po ogródku, tam, który mieliśmy, nie jest niewielki, ale jednak był, e, było dobre słońce, ja miałem szkło powiększające. No i udało mi się namówić jednego z kolegów, że ja mu to wypalę. Te... No jak się zaczęło dymić, to rektor przez okno widział. Proszę. Gdy pędzisz, to z drogi nie wracaj, choć czasem i zmusza potrzeba. Pędź naprzód, nie zważaj na trudy. Przez... Boże... jakby nie stresujcie się. Pamiętam. tak No, spokojnie. Można jeszcze Pomyliłam. raz? Tak. Ale nie stresujcie się, bo widzę, że oni są strasznie zestresowani. Kolejna rzecz tu była taka, że Myśmy chodzili na wykłady do, tam do seminarium Śląskiego, czyli naprzeciw Biblioteki Agirońskiej. To był kawałek drogi i po drodze były sklepy. Udawało nam się czasem tam w tych sklepach kupić jakieś, jakieś cukierki, no bo to słodycz była popularna, a nie było, nie było i za wiele. Kupiliśmy takie cukierki w folii. Która, taki woreczek foliowy był i w czasie obiadu została, na tą, została nam folia, cukierków już nie było, ja nadmuchałem to i w czasie obiadu, kiedy było czytanie dla wszystkich, bo było milczenie, tylko czytano święte, lekturę, święte, święte uderzyłem do stołu no i był huk. No takie rzeczy się nie robi. No i tu też zostałem wezwany i upomniany i zagrożono mi, że jeżeli takie rzeczy się powtarzać będą, no to będą no świadczyć o tym, że jestem niedojrzały. No. Prosimy. Zawis Chrystus na rozstaju i ogarnął wzrokiem ziemię. Szeroko rozpostarł ręce, objąć pragnie ludzkie plemię. Wzrokiem boskich ucz otwartych błogosławi ziemię drogą której ludzkość za jej grzechy odkupił swą męką srogą. Krew z serca strumieniem płynie, ziemia w posadach drży cała, biją pioruny ogniste, z łoskotem łamie się skała. Wiatr powiewa białą chustą, kłaniają się nisko drzewa. Chrystus smutny patrzy z krzyża, choć w przestworzach Zaszek śpiewa pędzi człowiek dróg rozstajem, pędzi z wichrem nawsze strony, Chrystus patrzy, On nie spojrzy i nie powie pochwalony. Pędzi i nie spojrzy na krzyż. Niepotrzebne przecież znaki. Cywilizacja i postęp wskazują podróży szlaki. Krzyż był kiedyś dla praojców, kiedy życie kończył, który. Bynajmniej wspomniał ktoś z przechodni, kładziono pod niego wióry. Chrystus wisi rozpostarty, krew strumieniem z ran ucieka. Nikt nie spojrzy, nie współczuje, choć odkupił nią człowieka. Dziękuję. Jak to się stało, że trafił ksiądz na studia prawnicze? Wiedziałem, że nie będę miał święceń w terminie razem z moimi kolegami z roku. Do, dotarło ich 27, czyli tam mniej więcej połowa odpadła. No i pewnego wieczoru prosił mnie do siebie biskup Franciszek Job. Piękna postać. Piękna postać, mało znana. Arcybiskup Baziak był wtedy chyba relegowany. Job został wybrany przez kapitułę jako taki rządca diecezji, no ale nie był rządowym, tylko był rzeczywiście księdzem takim katolickim i biskupem prawdziwym. Wezwał mnie i mówi tak, no słuchaj, jest taka sprawa, ja wiem, że ty się, ty chciałbyś studiować historię, ale nam historyku nie potrzeba. I dlatego pojedziesz jutro do Lublina i zapiszesz się na Wydział Prawa Kanonicznego. On był kanonistą, czy prawnikiem. Mówi, ten przedmiot można także studiować z punktu widzenia historycznego. Masz, pojedziesz pociągiem, podał, podał mi godzinę, dał mi pieniądze na, 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 na wyjazd. No i mój wrócisz, zapiszesz się na ten wydział, wrócisz wieczorem i zdarzy mi słowo Te studia były wielkim przeżyciem takim politycznym też, dlatego że wtedy, 56. rok, to, to była... Rewolucja. Myśmy wypędzali Rokosowskiego z Polski. Na głośno krzyczeliśmy w Lublinie, precz z Rokosowskim. I to było przyjęte, to było modne, nikt nam nic nie mógł z tego powodu zrobić. No, był przewrót tak niewątpliwie jakiś taki ważny. Środowisko uniwersyteckie czasem zaskakuje bardzo mocno. Czy tak straszliwie kłócili ludzie, że że nie, nie przypuszczałem, że to jest w ogóle możliwe kiedyś. A reszta, no, to było jakoś dospokojnie. Studia przebiegały bez większych trudności. I ja następnego roku y, zostałem wyświęcony w Krakowie, na Skałce, w październiku. I wróciłem do Lublina. W lutym dostałem wezwanie do arcybiskupa Baziaka, który Posłał mnie na parafię do Białej. Bielsko-Biała. Wtedy były podzielone. Bielsko należało do Katowic, do katowickiej diecezji, a Biała do krakowskiej diecezji. Duży kościół i tam byłem 9 miesięcy. Studiując, to znaczy do Lubina nie jeździłem, tylko umówiłem się, że zdam egzaminy. Pojechałem, no, zdałem te egzaminy i zaliczono mi ten rok. No i na następny rok wróciłem już normalnie do, 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 do pracy studenckiej. Masz zły humor? Niedostatek? Albo gdy cię głowa boli? Idź do karczmy przy kościele. Tam rozrywki masz do woli. Najpierw spotkasz się z kumotrem. Co tam przypadkowo bawi? Fundniesz jedną butelczynę, on na odwrót drugą stawi. Zapominasz bólu głowy, nikną codzienne frasunki, bo jak historia mówi, na frasunki dobre trunki. Jesteś przy dobrym humorze i zaczynasz pogawędki. Jak siano rośnie i zboże, jak ryby łowią na wędki. Ile bierze ksiądz za pogrzeb? Jaka płaca robotnika? Jako sąsiad żyje z kumą? Jaka w świecie polityka? Karczmasz, a był zwykle Żydek. Dzierżył kaczmę od lat wielu. Był przy wszystkich ludzkich sprawach. Przy chrzcie, pogrzebach, weselu. Wiedział, co robi karbowy. Jak w wojsku rekruta ćwiczą. Jak robotnik pędzi biedę. Jak yy, chłop je kwaśnicą. Co kto mówi i co nosi. Z kogo ściągnąć wszystkie skóry. Kto rzetelnie dźwiga jarzmo. Kogo wpakować do dziury. On ma dobrą orientację, bo u niego ludzi stale. Tu więcej ludzi jak w kościele. Boże, nie. nie. A co było potem? To Była praca potem już w, potem w strukturach kursky. Zaczęłem czy... no do, aż doktoratu, do doktoratu na kulu. Doktorat zrobiłem w 1960 roku. I zaraz mnie zabrali do kurii krakowskiej na notariusza. Siedziałem w okienku, bo kuria była wtedy inaczej trochę urządzona. No i odbierałem pocztę, rozsyłałem te poczty gdzie należało, asystowałem, pisałem jakieś tam zawiadomienia, jakieś, jakieś teksty, albo mi te teksty podsyłano i szedłem, żeby po podpisy do tych, którzy mogli to robić, między innymi kardynał ówczesny. E, biskup pomocniczy Wojtyła Groblicki. A z takich kontaktów z ludźmi, to mam e, taki... E, to było piękne. E, w pewnym momencie przychodzi do mnie jakaś kobieta, przez to okienko, bo tam było okienko, wkłada głowę i mówi, Proszę za, ci franciszkanie mi duszę wykręcają. Ja mówię, ci tam, z czarni, z tego, z, z, za ulicy tam, to ci? Niemożliwe. Wykręcają pani duszę? To tak. A proszę pani, a czy pani ma gwint? On się tak patrzy na mnie i mówi: Nie mam. To też niech się pani nie martwi. Poszła, uspokojona. Księże biskupie, okres Rzymu i ten okres studiowania tam to jest cały czas jakby przenikanie się życiorysu księdza biskupa z, z życiorysem księ... kardynała wojtyły, prawda? No, I to to, czy... co się tyczy oczywiście... wzajemnych spotkań. Oczywiście, bo kardynał Wojtyła, jeszcze nie kardynał, tylko biskup, a, a jako funkcję miał wtedy, kiedy przyjechał do Rzymu, bo Baziak zmarł w czerwcu 61 roku chyba. Nie, drugiego roku. Jak Wojtyła przyjechał do Rzymu, to pamiętam, że zabrał mnie na taką roz rozmowę na Via della Conciliazione, tam jest gdzie chodzić. No, i pytał się, mi, co ja robię. No to powiedziałem, co studiuję, bo nie byłem przeznaczony na studia z jakąś taką wymo z wymogami na profesora akademickiego, tylko do pracy w sądzie. A on mówi: No, ja myślę, że to nie, to, to rób habilitację. No to habilitację, no to się trzeba zabrać do roboty. No i pracowałem, zebrałem materiał, ale habilitację zrobiłem dopiero w 1975 roku na ATK w Warszawie, na Wydziale Prawa y, Kanonicznego. Tam zresztą wykładałem przez 9 lat po przyjeździe z Rzymu. Nie żegnam was, jak lotny ptak, co ciągle miejsca zmienia, bo przechodzę dziś i spotkam znów. To mówię do widzenia. Przechodzę jutro, w miesiąc, rok. Czy wielce sprawy zmienia? Jesteśmy wszyscy razem swoi. To mówię, do widzenia. Nie żegnam Was, jak żeglarz z brzegu, jak pędzi w pełne morze, gdy pędzi sztorm i w falach ginie i wrócić już nie może. Arcybiskup, jeszcze nie kardynał Wojtyła wtedy, zdecydował o przyszłych losach księdza biskupa i powiedział, co będzie robił. I skierował księdza biskupa do seminarium. To, znaczy, to ja już wiedziałem, że jak skończę, to mnie wezwą i będę wykładał są prawa. No. To wiedziałem, bo przyszła mi list, mhm. że niestety musimy odwołać z Rzymu, bo, bo nie ma profesora prawa, bo, bo zmarł. Czy nie wiem, czy jeden zmarł, a drugi pewnie jeszcze nie jakoś się, się, się nie wykształcił. I wtedy, jak przyjechał do Rzymu, to oczywiście ja powiedział że przyjadę, spotkaliśmy się w Bazylice Świętego Piotra i on się mnie pyta, czy mówi, no ja wiem, że, że ci robię krzywdę, bo Sobór się jeszcze nie skończył. To był październik, wrzesień, a Sobór się kończył w grudniu, 8 grudnia. No i no to ale musisz pojechać do Polski. A, a, a co byś chciał za to? Ja mówię, no. Jak ksiądz arcybiskup zostanie kardynałem, to pojedziemy razem po kapelusz. No mi dobrze. No i po dwóch latach się stało. I pojechał ksiądz, biskup do Rzymu. No stało się, bo, bo, bo rzeczywiście... On, on, on powiedział, że, że to zrobi, a to było w czerwcu chyba 67 roku. Też w Chrzanowie gdzieś tam wizytował parafię i przyszedł na imieniny mojego wuja, tego proboszcza, już wtedy w Chrzanowie, nie w Kętach, tylko w Chrzanowie. No i mówi wuj do niego, no, Ksiądz kardynał, ksiądz, już te, wtedy go można było kardynałem już tytułować, no, bo nominacja była ogłoszona. Obiecał, że pojedzie. No oczywiście, jedziemy razem. Ja zresztą jeździłem z, z kardynałem aż do 1976 roku, potem za granicę. No, no, miałem ten, ten plus, że wtedy prawnik nie znał języka włoskiego. No. A gdzie ksiądz biskup dowiedział się o tym? Że, o jego wyborze? Że Wojtyła jest w o jego wyborze w Krakowie. W Krakowie siedziałem w mieszkaniu. Pamiętam, że to był taki słodny dzień. Padało. Nowy październik, to już dosyć, dosyć ciemno było. Ja miałem ustawione radio na, na Watykan. I przyłożyłem jeszcze aparat... Do nagrywania. Były to tak dość prymitywne rzeczy. No. Nie udało mi się nawet nagrać te, 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 te reakcje, jaka, jaka była moja reakcja, bo ja przecież gadałem, nie? No i jakie były te wydarzenia. Ogłaszał papieża jeden z moich profesorów, kardynał Perikle Felici, Taki znany Łacinnik zwłaszcza, ale to sekretarz główny soboru. Tak sobie zaczął Habemus z Papa. No i ten, cała formuła. Klasyczna prawda? już. Mhm. Jak doszedł Karolum, Wojtyla. Rzuciłem się wtedy do telefonu, bo już miałem telefon. To też jest. W Polsce mieć telefon w tamtych czasach to nie, było, nie była prosta rzecz. No, i zadzwoniłem do różnych takich moich znajomych, żeby się spotkać i, i wyładować tę naszą radość. Na Wawelu szukaliśmy kościelnego, który zabrał klucz od Zygmunta. Siedział gdzieś w kartmie, no czy na, na piwku, no. I e, nie znaleźliśmy go dopiero gdzieś pod wieczór późnym wieczorem, bo byłam msza święta wieczorem na, w katedrze na Wawelu. Katedra była wtedy w, w remoncie, te, te, te rusztowania nie pasowały za bardzo do, do tej uroczystości, no, ale jednak się odbyła. Mieszkańcy z Strwogi nawet nie jęczą. Bestie w sposób dziki ich męczą. Płonie z dobytkiem żywa pochodnia, a modła korna wypływa z ognia. Tam w środku izby ukrzyżowane, między rodziną zdjęty ze ściany. Klękają wokół wszyscy w pokorze, mając Cię w środku, o dobry Boże! Klęczy niewiasta z różańcem w ręku, nawet nie zadrży przed śmiercią lęku. Tam chwili dziecie w dole z ziemianki, troskliwą ręką skryte swej matki. Lecz... Sama dziczy staje się łupem i obok zbrodniarz kładzie ją trupem. Dzicz wściekła podłe robi wyczyny. Dziewięciu mężczyzn leży bez winy. Księże biskupie, w, w swoim życiu pełnił ksiądz masę ciekawych stanowisk. Był ksiądz biskup rektorem Pat, przewodniczącym komisji konkordatowej, Sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski. W której z tych ról ksiądz-biskup się czuł najlepiej? Sekretarza generalnego. Episkopatu. Tak, tak. A dlaczego? Ta praca mi odpowiadała. Ale kontakty z dziennikarzami? Czy wtedy? Też, oczywiście, no, oczywiście no, nie tylko nie tylko to, bo to była dość taka praca, która na... materia, na której się znałem. Miałem swoje zdanie, mogłem to przelać na papier, dyskutować te rzeczy. No Nie zawsze byłem w harmonii z innymi, ale to właśnie na tym polegało. No. A kontakty z prasą no, to była rzecz zupełnie nowa, dlatego że nie było aury do tego, żeby ktoś się kontaktował z dziennikarzami. Dziennikarze nie byli przygotowani do takich rozmów, nie, nie znali języka. Nie znali, nie mieli pojęć takich... Jak posługiwać się z, Mówili z jakimś językiem takim, który trzeba było... No proszę pana, ale to, nie, to, to to się tak nazywa, to, to, to trzeba tak mówić. No, nie, nie obrażali się, jak się mówiło, że to... No, kościół ma swój język. Kościół masły, i, ten, I ten język jest raczej trudny dla kogoś, kto, kto nie wszedł w jego życie i y, 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 posługuje się, powiedzmy, jakimś takim... Jakimś zlepkiem propagandowym informacji o pewnych rzeczach. Mhm. A poza tym no, kontakty z politykami. Ja byłem, jeszcze nie byłem, nie byłem sekretarzem generalnym, nie byłem biskupem. Przygotowywałem synod ogólnopolski. Bywałem w Warszawie dość często. No, i Wałęsa mnie zaprosił na taką konferencję dotyczącą konstytucji, żeby przedstawić postulaty episkopatu dotyczące konstytucji. Taki dokument był, no, ale był też jeszcze z czasu choromańskiego. Bardzo taki, powiedziałbym, przedwojenny. To nie pasowało, tam były postulaty były słuszne. Ale to już nie pasowało do tej rzeczywistości, jaka, jaka była po roku 1989. Więc ja tam wygłosiłem ten, 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 ten mój referat. No a potem, jak zostałem sekretarzem, no to byłem obserwatorem w tych komisjach konstytucyjnych GRMK. Hej, pod lasem przy Dębinie. Zakochołek się w dziwcynie. Hej, wysmukła kisosenka, patrzyła na mnie z okienka. Uśmiech słodki, kiej jagoda. Ocka niebieski błyscące, malinowe, gładkie licko i krasnota nad tysiące. Gładnie okiem carującym przesyje jak błyskawica. Gwioskę bym i ściągnął z nieba, mo jedyna krasawica. Uśmichom się do niej mile, milusieńka moja kotka. Ona wdzięczna na uśmiechy, czule spogląda za płotka. I tak co dzień po dolinie przechodziłem po polance. Uśmiech słodki, czułe słówka przesyłałem mej kochance. Ona stale w swym okienku ja stroiłem się pod płotem. Jaki koniec mych romansów, tego nie powiem nikomu. Słyszałem, że jest taka anegdota podobna, że jak Ksiądz Biskup wchodzi do restauracji, no to wtedy kelnerzy i kucharze są w postrachu, bo wiedzą, że Ksiądz Biskup jest doskonałym. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Prawda, nie doskonale zna kuchę ja ja, yy, i przepisy. Ja musiałem się nauczyć gotować, dlatego że jak wróciłem z, ze studiów zagranicznych, no byłem przez dwa lata prefektem seminarium. No i miałem tam wyżywienie, wszystko gotowe. Po dwóch latach zacząłem dojeżdżać do Warszawy na wykłady co tydzień. No i nie miałem gdzie mieszkać. W końcu udało się po roku oczekiwania, że mi, że mi kardynał załatwił to mieszkanie na Wawelu. No Wawel? No, a, a gdzie, się, gdzie, mieszka, gdzie, gdzie, gdzie jedzenie? Parę kroków była parafia, nie mieli zamiaru mnie tam podłączyć do, do kuchni. Miałem takiego kolegę, który był ekonomem w Seminarium Częstochowskim. To tam na, na Bernardyńskiej. On no, mówił, chłopie chodź do mnie. No, jak ja to powiedział, że pójdę do obcego seminarium na stołówkę, no to rektor, który mnie nie chciał przyjąć do seminarium naszego, a nie, to nie, ksiądz przyjdzie tutaj, to będzie można przecież. 20 lat się, się stołowałem w seminarium krakowskim. No ale to tak. Obiad tak, na kolacie iść tę drogę, czasem tu zamknięta brama, tam się. Poza tym gości miałem. Ja lubię przyjąć gości. Mhm. A ponieważ we Włoszech się nauczyłem różnych takich e, rzeczy, wyjeżdżałem e, Nauczyłem się gotować i, i, i piec, i, i, i torty robić, no to, no to, to mi się podobało. No. I umiem gotować, no i, i tyle. No. To mi się przydało i idąc, chodząc do Kościoła Świętej Anny, też przez 20 lat. Mhm. Z Wawelu miałem kościół pod nosem, to chodziłem tam odprawiać. No to ja, wracając do domu kupowałem chleb, masło, mleko. No I co trzeba było, robiłem sobie. Miła wiosna, nowe życie, jak co roku zawitało. Wyszedł niedźwiedź z swojej nory, wszystko ptactwo się zleciało i wesoło w górę z pod błękity pieszłych chmury, wyśpiewując pieśń, przepiękną, jak anielskich niebieskóry. Pełno życia i uciechy. Każdy przy swojej robocie, Skowroneczek śpiewa w górze. Sroczka skrzeczy tam na płocie. Chłopcy kręcą fujareczki, aby zagrać niegłosnie się hen nad rzeki, góry, niwy, po szerokim, miłym lesie. Tę fujarkę miłą, wdzięczną to już wszyscy dawno znamy i wesoło z całej piersi jak najgłośniej zaśpiewamy. Alleluja! Jezus żyje! Bo zmartwychwstał Bóg nadziwy. W swojej chwale, Pan Najwyższy, po męczeniu, Bóg Prawdziwy. Alleluja, alleluja, ten głos miły i wam ślemy. Zdrowia, szczęścia, pełni łaski Najwyższego i wam życzymy. Dziękuję. Czego nauczył się ksiądz biskup we Włoszech gotować? No makaroniarza, Na, makarony robić. Ale nie tylko. No Włocha, kuchnia włoska jest bardzo, bardzo interesująca, bardzo taka, powiedziałbym, różno zróżnicowana. Mm -hmm. Oni, oni, oni to, to już dzisiaj ja jeszcze spotkałem we Włoszech ten, ten sposób życia rodzinnego. Tam wszyscy na obiad byli razem. Ale już za moich czasów, tych latach 60., -tych, to zaczęło pękać. Jaka jest mistrzowska potrawa księdza biskupa pieronka. A, to ja mam swoje takie, mam e, cielątko po wawelsku. To jak to jest? E, nie będę zdradzał, no. A to chociaż jak to się potem nie, no to jest, wygląda na końcu, ale to... to... bardzo, to jest bardzo prosta rzecz. No. To jest, to jest e, cielęcina dobrej jakości, mm -hmm. e, w kosteczki. Przyrządzana jako pewien gularz, ale bardzo mocny, taki ostry ale łagodzone śmietaną. Słyszałem też, że bardzo lubi ksiądzbisku piwo. Nie, to myślę, że piwo się pije wtedy, kiedy jest, kiedy jest taka potrzeba. Czyli? No, w lecie, na, na, na takich jakichś tam gorących klimatach. Jakiś specjalny gatunek? Ma ulubionych ksiądz czy po prostu piwo? Byle było, byle było zimne Aha. i mokre. No. I mokre. Pamiętam kiedyś, byłem we Włoszech. Byłem w Rzymie, w, chyba w lipcu, w sierpniu. To jest najbardziej, taki, naj, 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 najbardziej gorące, naj, najbardziej palące słońce. No i nie mogliśmy wytrzymać, bo to prażyło, prażyło bez przerwy. Znaczy, piwośmy kupowali. Włoskie piwo, to jest, to jest, to jest, to jest marność wszelka. Nie umieję piwa robić. Mhm. No więc wyjechałem z tego, z tego Rzymu z kolegą do Polski. Zrobiliśmy jakieś 300 kilometrów, i oczywiście wylądowaliśmy gdzieś za Florencją, gdzieś bliżej, nawet wyżej, czy koło Bolonii na kolację. Też piwą trzeba było wziąć. Było inne piwo, porządne piwo. Postawiono nas na nogi, i już te wszystkie choroby z nas zeszły. No. Ja zapytałem też że to piwo, bo był taki epizod, epizod takie wydarzenie, kiedy księdze biskupowi zarzucili, że nie promuje abstynencji a przez tak, picie to, piwa. A to, no to, to, Boże drogi, no, to byłem sekretarzem generalnym w Warszawie i przyszedł do mnie Michnik. No to było wydarzenie. Może Michnik przyszedł do sekretariatu. To jest podejrzane. Podejrzany. Kto? Kierunek tak. oczywiście jest podejrzany wtedy. Mhm. No ale zrobi, zrobił wywiad, taki duży wywiad, na, 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 na dwie duże szpalty pewno. No i w pewnym momencie mówi, no cóż, gorąco, bo to Potem może by się pan, redaktor, napił czegoś. A co, 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 co? Ksiądz ma. No no, no, woda jest, no jest y, jakiś tam sok, może być piwo. O, piwo, no to piwo, proszę piwo. No, no to napiliśmy się tego piwa. no i ukazało się zdjęcie z tym piwem na, e, w gazecie. No za parę dni dostałem od jakiegoś lekarza starnowa pismo. Co ksiądz zrobi? Ja całe życie poświęcam na to, żeby oduczyć ludzi picia alkoholu. A ksiądz takie, robi, takie, takie, takie hece robi, promuje pijaństwo? No odpisałem, że... Przyznaję się do tego, że pije piwo. Przepraszam, jeżeli panu to, pana to obraża, ale nie widzę w tym nic złego, bo to jest, to jest normalna rzecz w życiu. Jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo to jest jedzenie. Księstrowiskup uczył gotować kiedyś księży i uczył ich gotować polędwicy po angielsku. Dostałem Specjalnej. taki list, no tak, tak. takiego to stać. Mnie nie stać na, na, na kawałek mielonego, a on sobie po lędwicę jadano. No to... Tak jest, no to, ale... Rzecz, ale polecam, bardzo dobra. To, to jest, Czytałem no... przepis ten, który ksiądz biskup polecał, że no, tam bardzo się tak bardzo cienko rozbija i potem musztardą trzeba specjalną wytrzeć jeszcze. No nie tylko musztardą, to musi być jeszcze do tego um, citrina i pieprz. Piękny wieczór wymarzony księżycowej nocy, a na sośnie kraczą wrony. W polu przy łobocy miesiąc śmieje się minutko, aż mu błyszczą oczka jakże cudna, wymarzona, do przechadzek nocka. Wietrzyk cicho, jak jedwabiem, pieszczotliwie snuje, wgląda w niebieskie oczęta, usteczka całuje. W dali szumi strumyk bystry, w błysku srebrnej fali, który pędzi hen, bez końca, i gdzieś niknie w dali. Pasją księdza biskupa jest fotografia. Aha, I wspomniał też ksiądz biskup przed tym o trzech zasadach, których został nauczony, żeby robić dobre zdjęcia. Tak, Jakie to są zasady? Bardzo proste zasady: słońce, chmury i szybkość. Mój stryj w Stanach był zawodowym fotografem, miał zakład. Tam między innymi przez całe lata robił albumy dla seminarium polskiego w Oczar Lake. No był znanym i, i powiedzmy cenionym fotografem i bogatym człowiekiem. No, jak tam przyjechałem, już przedtem fotografowałem, dali mi aparat, prosty Kodak, mhm. no i woreczek z filmami Kodako Kodakowskimi. Nie niszczyło się klatek, no bo to, to były jednak rzeczy drogie. Potem w, w czasie na przykład Soboru Watykańskiego II, czy też potem w czasie już bycia biskupem? Soboru Watykańskiego, ja mam... Z... Fotografował ksiądz Ponad 200 zdjęć z Soboru Watykańskiego II. Mm -hmm. Dobrych zdjęć. No takich, jak można było zrobić, dlatego że no tam wewnątrz mam jakieś parę zdjęć. A tak to z wysypu tych biskupów, jak wychodzili z Bazyliki, no to ich tam łapałem. I kardynała naszego i... Teraz też fotografuje ksiądz biskup? Tak. Ale to tak już amatorsko, czy tak też no, zawodowo? No, ja Jak ja jakieś nie takie fachowcem. nie, nie, tak. Uroczystości na przykład, gdzie bierze ksiądz Biskup udział. No nie, ja wtedy nie fotografuję. Nie nie, nie wyłupiam się, żebym aparat i z tu Nie. A jest jakieś takie ulubione zdjęcie księdza Biskupa, które zrobił i którego jest szczególnie dumny? No, mam bardzo ładne zdjęcie. Jana na 23 na przykład. Mhm. To, to było trudno, ale mam. No bo do wojtuje, no tam jest y, dość duży pakiet. A tak to z wycieczek, no to. to. Ksiądz biskup Pieronek ma taki tembr głosu, że w pewnym momencie można... A, ale jak się obudzimy, to dalej słyszymy, że fajnie rozmawia, fajnie mówi. To jest już może zawodowy taki sposób dialogowania ale tam każde zdanie jest mądre i każde zdanie jest e, nawet nieodważne. Ja nie, ja nie czułem w takich wypowiedziach jak ksiądz Lemański, jak ksiądz Boniecki, jak ksiądz właśnie, e, ksiądz biskup. Ja tam nie, od, nie odbierałem tego, ale powiedział, ale odważnie powiedział. Dla mnie też, związanego z Kościołem katolickim, tak jak miliony kowalskich, e, to odebrałem to jako taki dialog, który się pewno słuchać na co dzień. Nie słyszałem, żeby Kościół pochwalał Pedofilię. Nie chcę, żeby, żeby pochwalał jakikolwiek grzech, ale Kościół nie jest od potępiania, tylko od przebaczania. Jeżeli sobie państwo nie daje rady z pedofilią u swoich obywateli, to z jakiej racji Kościół może sobie z tym poradzić? Skoro to jest słabość ludzka. A ja jeszcze, ja jeszcze pytam o coś innego. Czy to jest słabość, czy to jest choroba? Bo jeżeli to jest choroba, to ją trzeba leczyć. Jeżeli to jest choroba, to nie można ustawiać tak całego świata, żeby tych ludzi zniszczyć, zdeptać do końca i odebrać im wszelką możliwość pozostania ludźmi mimo wszystko. Tacy ludzie są potrzebni w kościele. Bo często w kościele, powiedzmy sobie to szczerze, sam to obserwuję, albo nawet gorzej, ja sam czasem biorę w tym udział, panuje trochę taka dworska atmosfera. Pewnych rzeczy się nie mówi, mówi się z reguły rzeczy okrągłe i miłe. To bardzo często jest dla wielu biskupów problem, bo nigdy im nie mówi prawdy, tylko wszyscy tłumaczą, że jest cudownie, wspaniale i fantastycznie. I jak wtedy korygować kurs? Jak naprawiać błędy? No a przecież Kościół składa się z grzesznych ludzi, i wszyscy musimy jakoś dostrzegać swoje słabości, wpadki, błędy, poprawiać to i korygować. Jest to nietypowa postać w Episkopacie Polskim, dlatego, że jako ordynariusz nigdy nie funkcjonował. Jako biskup pomocniczy trochę i też niewiele. Te funkcje kościelne pełnił dwie wielkie funkcje sekretarza episkopatu i rektora papieskiej uczelni i to wystarczyło żeby wpisał się w ten kraj obraz no, w sposób trwały. Wyobraźmy sobie początek lat 90., te bardzo gorące spory o miejsce kościoła w demokracji, o przerywanie ciąży, o postkomunizm i tak dalej i tak dalej i tak dalej, o wartości chrześcijańskie w ustawach, długo można by te tematy wymieniać. I wyobraźmy sobie, że jedynym głosem kościoła jest głos w formie Listów episkopatu albo kazań biskupów. Że nie ma nikogo, kto jest na tyle odważny, żeby pójść i porozmawiać na przykład z trybuną. A biskup nie miał z tym problemu. O ile dziennikarz gwarantował, że nie przekręci jego słów, biskup rozmawiał z każdym. Bez biskupa Tadeusza Pieronka na początku lat 90. Kościół w Polsce byłby w dużym stopniu niemy. O im się będzie mówić. Jak się będzie... Cytować w jakichś przyzwoitych podręcznikach historii. Kościół w Polsce nie może być opisany w tych czasach transformacji z pominięciem Pieronka. Ja nigdy nie zapomnę, jak kiedyś w rozmowie pytałem oczywiście o te różne soczyste cytaty z biskupa Pieronka, wzbudzające nieraz spore kontrowersje w samym kościele. A biskup odpowiedział bardzo krótko, w swoim stylu: po co zrobili mnie biskupem? Żebym się bał? Tak odpowiada tylko człowiek, który nie kalkuluje, który wszystko poświęcił dla Boga i dla bliźni, który bez względu na to, co dzieje się dookoła, co pomyślą sobie o nim inni ludzie, kieruje się takim wewnętrznym kompasem, taką busolą, która go prowadzi przez życie. I to jest właśnie Tadeusz Pieronek. Rzadko się zdarza, żeby jakiś emeryt wzbudzał takie namiętności negatywne. To, co wpisują po tym, to przecież są takie bluzgi, ten stary emeryt wzbudza takie emocje różnych ludzi, którzy po prostu miotają na niego wyzwiska przekleczać, co to co za ksiądz, co to. To jest wielkie osiągnięcie właściwie tak nieskapsanie na stare lata. To jest człowiek, który ma wyłączoną funkcję, gubiącą większość ludzi, mnie też bardzo często w moim życiu, to jest człowiek, który naprawdę nie przejmuje się tym, co mówią o nim inni. I być może na tym, albo nawet nie być może, tylko pewnie między innymi na tym, albo nawet głównie na tym, polega to, co nazywamy chrześcijańską wolnością. Chrześcijanin naprawdę wolny interesuje się tylko Bogiem i własnym sumieniem, a nie tym, co powiedzą inni. Tylko to wyznacza jego działania. To się jeszcze okaże, jak trafne są jego diagnozy, które dzisiaj irytują różnych. Tak zwanych prawdziwych katolików. To były wiersze mojego taty. Dziękuję Wam bardzo za przedstawienie tych wierszy. Jak widać, to taka, taki przegląd od rzeczy pospolitych, choćby od, od karczmy pod kościołem. Po rzeczy bardzo, bardzo poważne, to znaczy ucieczkę ludzi w 1939 roku, pacyfikację wsi na Lubelszczyźnie i opisy przyrody. To było dosyć trudnym językiem pisane, no bo tata tak trochę chwilił się na to, żeby to, żeby to zrymować. Ale tak naprawdę to, to pisał o tym, co widział, co przeżył. Rozumiem was, was, Wasz stres, dlatego że, że to nie jest język łatwy. Ja mu, przepisując te, te, te wiersze czy inne teksty ojca mam czasem też problemy, mimo że pismo miał doskonale wyrobione. Ale czasem są słowa, których, których nie wiem, których nie znam. No, kilka takich słów zostało mi jeszcze w jego tekstach, które muszę rozszyfrować. Także dziękuję Wam bardzo za Wasz wysiłek, który był owocny. Można było w tym przekroju od, od pospolitości do bardzo rzeczy poważnych zobaczyć, co się działo w okresie tych kilkudziesięciu lat, od lat trzydziestych do lat, no mniej więcej, sześćdziesiątych, z tych tekstów, które, które recytowaliście. Dziękuję bardzo. Kiedy ojciec te wiersze pisał, ale, ale pisał je zawsze. To widać po tym, gdzie ja, je, gdzie ja znajduję te rękopisy. To są świstki papieru, gdzieś jakiś, jakiś tam kwit magazynowy, czy coś takiego, i jest napisany wiersz. I ja teraz nie wiem, czy te wiersze zostały potem przez niego przepisane, no bo jest kilkanaście takich brulionów. Stukartkowych, w których te wiersze są przepisane. Ale jak znajduję jakiś świstek jakiś z wierszem, to nie wiem, czy on tam jest, czy go tam nie ma. pole Miał bardzo dużo różnych funkcji. Był wójtem w gminie zabłocie, to jego funkcja taka publiczna, obejmująca część dzisiejszego żywca, bo to jest jedna ta część, w której przebywali, mogli przebywać Żydzi. Jeżeli chodzi o dom, to prowadził sklep taki kolonialny z różnymi rzeczami, które były na wsi potrzebne. Trochę żywności, trochę jakichś tam materiałów, pewne jakieś narzędzia podstawowe, rolnicze, coś takiego. Nie był to jedyny sklep, ale w środku wsi, owszem, no, dostawami zajmował się ojciec, a sklep prowadziła właściwie mama. I do przyszła wojna, to wszystko przepadło. Pierwsze wspomnienie ojca. No na pewno mam w oczach ktoś tam stał za ladą w sklepie, przyjeżdżał na rowerze, jeździło się rowerem wtedy z pracy. Były takie momenty, że coś tam z tego sklepu urwał i poczęstował. Pamiętam, że to, to przedziwne było, bo kiedyś kuzyn przyjechał z Zaolzia. Tam rodzina jego mieszkała, i przed sklepem na tych schodach, które tam prowadzą, jedliśmy kakao z cukrem. To był, to nie wiem, dlaczego to, to mi utkwiło w pamięci. Pisał: życzenia do, do wszystkich pokolei, do, do swoich braci, do Stanów Zjednoczonych. Ja tu teraz dostałem. Jego korespondencję, którą prowadził ze Stanami Zjednoczonymi. No bo wnuczka, wnuczka jednego z braci ojca zabrała się teraz do porządkowania po dziadku i znalazła listy z Polski. Są wszystkie listy pisane po polsku. Ona, to już jest trzecie pokolenie. Starała się kiedyś tam uczyć coś polskiego, ale to nie wyszło. No to nie może tego przeczytać. Nie? W związku pyta się, czy jestem zainteresowany. No jestem. To mi przysłała te listy wszystkie. Rodzina Bierunków w miała kluczowe stanowiska. To znaczy? No byli wojtami, byli sekretarzami. I on podjął te, te linie działania, ożenił się. W 1926 roku, zdaje się, wybudował dom. No i zaczął myśleć o tym, co by się dało w tych Radziechowach, co by można było zrobić. Myślę, że on miał jakiś taki bakcyl społecznościowy w sobie. Był chyba przez parę kadencji naczelnikiem Straży Pożarnej. Potem. Praca taka gminna, no doszedł do stanowiska wójta gminy w Zabłocie, to była część żywca i kilka, kilka ładnych wiosek wokół, Po niewielki po świecie w czasie pierwszej wojny światowej no jakoś go uzdalniały do tego, żeby się nie bać, podjąć inicjatywy. Był w Legionach Piłsudskiego, no mówię, to, to, to znam, dlatego, że ojciec, ojciec pisał. Potem napisał ten, tą, tą taką swoją broszurę, śladem życia. I tam opisuje swoje drużyny strzeleckie, no bo to, 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 to był początek. Te drużyny strzeleckie powstawały na żywie i w Radziechowach też była drużyna strzelecka, ojciec no nie należał. No, sam wybuch wojny, jak on tam z tym, z tym rozkazem biegał do, do, do tamtejszej drużyny strzeleckiej, no potem odjazd do żywca uroczystości w życu w, w kościele, na rynku, są zresztą udokumentowane są zdjęcia z tego. No cóż, przed wojną się im powodziło dobrze, żeby ojciec miał samochód świata schował to, ten samochód w stodole obok stajni. Był zasypany sianem. I proszę sobie wyobrazić, że przetrwał wojnę. Bauer nie interesował się tymi rzeczami. Mhm. I po wojnie odkopali ten samochód spod siana. Naprawili. No i ojciec wyjał tym samochodem i tam mu ten UB zabrało ten samochód. Archiwum podacie, być może w, w pewnej części zachowało się dzięki temu, że zostało wywiezione do Kent przed wysiedleniem. Być może było ukryte gdzieś na strychu, bo później, jak wróciliśmy w 1945 roku, to się okazało, że były rozwalone takie ścianki między pokojem na górze a takim poddaszem, takim klinem, to tam było otwierane normalnie, ale na czas chyba, w czasie okupacji, zaraz ojciec to chyba normalnie za, zastawił. Być może, że to tam było schowane. Albo była jeszcze jakaś skrzynka na strychu, gdzie się dość trudno było dostać, bo tam jak wróciliśmy, to tam jeszcze też jakieś papiery były. Więc to w różnych miejscach i dzięki temu one są w różnym stanie bardzo często w stanie opłakanym. Gdyby miał ksiądz biskup teraz powiedzieć o jednej rzeczy, albo o paru rzeczach, które zawdzięcza ojcu szczególnie? Pamiętam taki moment, on się często modlił. Tak, nie manifestując tego, no ale ja się go złapał raz drugi na tym, że odmawia e, różaniec. On to robił systematycznie. No to dla mnie kleryka czy księdza to była ważna rzecz. Był człowiekiem usystematyzowanym. Jeśli mówię pobożnym, to w takim stylu, stylu normalności zupełnej takiej bez bez jakiegoś powoływania się na jakieś wielkie rzeczy. No po prostu prowadził życie uczciwe. Na Wawelu patrzy ksiądz biskup na, na groby wielkich ludzi. Metaforycznie patrzy, jest w obecności ich. Jakie jest życie po śmierci? Myślę, że lepsze od tego, które przeżywamy tak na, na co dzień. I ja myślę, że trzeba się oswoić z tym, zwłaszcza w moim wieku, dogadać się z tą śmiercią. Jak się dogaduje ze śmiercią? No, nie bać się, co mi, co mi zrobi. Przecież Chrystus śmierć zwyciężył. Nie boi się ksiądz biskup? Nie. Nie, to znaczy, to coraz... Może, da... Może kiedyś tak, no to człowiek przeżywał, wiadomo, że człowiek w pewnym momencie znika, no ale nie znika całkiem, ja w to wierzę i... I ta moja nadzieja się przydaje do tego, żeby nie traktować tego jako, jako coś, jako topór, który wisi nad moją głową. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg zgotował tym, którzy go miłują. czyć most. bierzę za czasem.